Hej, ja jestem Ernest i idziemy już lasem około 2 godzin. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo ciekawego vloga do nagrania, ponieważ nasz kamerzysta wpadł na świetny pomysł, że przygotuje dla nas jakąś niespodziankę. Jeszcze nie mam pojęcia, co to jest, aczkolwiek jesteśmy mega wpadnięci, ale póki co idziemy lasem do miejsca, w którym mamy być. Pamiętajcie na samym początku o tym, że łapki w górę oraz subskrypcje są bardzo ważne, ponieważ dobijamy w tej chwili 400 tysięcy subów. Po co są nam w ogóle te kurcze bumerangi? Nie mam pojęcia. Nieważne po co. Chce nam się pić. Dzięki. Tak w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że ostatnio byłem w Tymbark Studio, czyli no najlepszym studiu na całym polskim YouTubie. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, w którym wystąpiłem, no to zapraszam was do karty w prawym górnym rogu. O możecie nie. Zobaczyć. O złonaj. Łukasz, nie wiedziałem o tym. Nie wiem, czy zobaczycie to, ale ja to wcale tak nie jest. A wiesz, co mi się trafiło? Nic na siłę, Łukasz. Zdrowie w takim razie. Boże. Powiedz, o co właściwie będzie chodziło w takim razie w tym odcinku. Bo jestem... Aha, dobra. Niezbyt lubi mówić. Dobrze, co mamy tutaj właściwie napisane i o co będzie chodziło w naszym vlogu? Teraz się dowiemy. Zbij żółwia z myszką Miki. Odwróć się 22 kroki naprzód. Co? Odwróć się 22 kroki naprzód zrób. Gdy fundament lasu spotka cię w prawo czy w lewo, zdecyduje mech. 15 kroków na północ zrób. Gdy zmęczysz się, odpocznij sobie. Kolejną zagadkę odkryjesz, gdy posiedzisz sobie. Dobra, zbij żółwika z myszką Miki. Ale o co chodzi? Czekaj, chcę... Myszka Miki? A propos, może pokażemy widzą gdzie... Łukasz, patrz do jakiego miejsca nas doprowadził. Przecież my jesteśmy na ruinach. O, nasze piękne. Nie było mnie tu pół roku ponad. Epicko, naprawdę. Prawdziwi widzowie pamiętają, co to jest właściwie za miejsce. Myszka Miki. Trzeba znaleźć myszkę Miki na ścianach. Dobra, to gdzie był ten mural właściwie? On chyba... Na pierwszym piętrze. To jest pierwszy mural, który się widzi po wejściu do ruin właściwie. Ja kojarzę, bo bardzo dobrze go narysowano kiedyś. Okej, okay, i co dalej jest napisane? Dobra, chwila, co tu mieliśmy? To tyle zagadek jest biedny. Zbij żółwika z myszką Miki. Żółwik, myszko. Odwróć się. Odwróć się. 22 kroki naprzód zrób, gdy fundament lasu spotka cię. W prawo czy w lewo, zdecyduje mech. Ej, jak ładny wiersz w ogóle. Łukasz, a ile to było kroków? A ile jest na kartce? 22. To były 22 kroki. Prawo czy w lewo zdecyduje mech. 15 kroków na północ zrób. Idź w tamtą 15, ja w tą pójdę. A północ? Gdzie jest północ? Jak się określa, gdzie jest północ? Tam. Bo jest godzina 15. Nie, to jest według mchu się określa. Ernest, po, ale tu jest północ? Czekaj, po której stronie drzewa rośnie mech? Ja zaraz zobaczę. Po północnej, zawsze. Tak? Tak. Czy wiesz, jak wyznaczyć kierunek nie mając kompasu? Północną. No shit, Sherlock! A, wyznaczam mech, stary. Mech rośnie po tej stronie, więc przy wejściu do lasu musimy w tą stronę pójść 15 kroków. Według mnie. Więc raz, dwa, trzy, cztery, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gdy zmęczysz się, odpocznij sobie. Kolejną zagadkę odkryjesz, gdy posiedzisz sobie. Tu! To jest pień, na którym idealnie się siedzi. Jestem tego pewien. Dobra. Odkryjemy ją, gdy to... Odkryjemy tę zagadkę, gdy tu usiądziemy. Erneście, czy zmęczyłeś się? Może klapy sobie? Stary, jak odpoczniesz sobie, czyli siadasz tu i ja już w tym momencie widzę zagadkę. Zobaczymy, czy ty też ją zobaczysz od razu. Sprytne. Tutaj jest kartka, ludzie, ja nie mogę. I uwaga, druga zagadka. Wyszedłem na taras i wracam zaraz. Ciekawe. Taras, co to jest taras? Widokowy. Po drugiej stronie domu, czy ten nie, na górze? Nie, to jest taras. Jak dla mnie taras jest z tyłu. Napiszcie w komentarzach, czym jest dla was taras, bo my się nie możemy dogadać niestety ja do końca. Ja miałem w domu balkon, ale taras to jest w blokach. Takie długie jak balkon, tylko taras. Taras. Taras to jest tam, gdzie siedzisz na grillu, spędzasz no tak. Z rodzicami czas na dole. Dobra, druga zagadka została znaleziona. Ale szybki. Ta jest dużo łatwiejsza, nie wymagała wiedzy, poza wiedzą architektoniczną. Popatrz w lustro. Wskażę drogę ci z
kroków w przód i spadasz w dół. W lewo zrób kroki 2. W rynnie znajdziesz rogatego psa. Czyli jedno sobie musimy iść do rynny. Czekaj, jeszcze raz. Popatrz w lustro. Dobra, zróbmy poszczególnie. Wskażę drogę ci. A jest, zobacz, patrz. Lustro pokazuje drogę. O kurde! Sprytne, ale to w tamtą trzeba iść w tej porze. A! Weszli. Dobra. Ile kroków? Czytaj. Drogę ci z kroków w przód i spadasz w dół, czyli tutaj. Tutaj tak. Się spada w dół. Dokładnie. W lewo zrób kroki 2. Wy nie znajdziesz rogatego psa. O kurde. Nie mów, że tam leży pies. No. A jest. Gdzie? Tu. O, rogaty pies! O kurde! O matko! Ale... Znaleźliśmy piniatę! Pierwszą. Zobaczmy w takim razie, na niej także jest jakiś list. Nie mam pojęcia, co w nim będzie. Ta piniata jest epicka, to jest piniata, która była w naszym domu, pewnie ją pamiętacie z niektórych vlogów. Czyli one zostały właśnie ukryte przez naszego kamerzystę. W dziurze mieszka olbrzymi kret, na herbatkę zaprasza cię. Gdzie jest olbrzymia dziura? Tutaj jest olbrzymia dziura, na górze jest olbrzymia dziura. Nie, jest jeszcze jedna dziura, stary. Tak? Tak. Gdzie? W tym domku drugim. Jest taka skrzynka. Dobra. Piniaty tutaj zostawmy, potem zobaczymy, co jest właściwie w środku, a teraz... Idziemy na tą dziurę. Tu nie ma. Sprawdzamy najpierw jedną, potem drugą. Może zobaczymy, może coś jest na górze. Co prawda nie znalazłem żadnej zagadki, ale znalazłem tutaj jakiegoś idiotę. Nie wiem, idźmy stąd, naprawdę, ja tu nie chcę zostawać. W dziurze mieszka olbrzymi kret. O co może chodzić w ogóle? Ja nie do końca rozumiem. Jest jeszcze jedna dziura, którą pamiętam. Ogółem nagrywaliśmy na tych ruinach już milion odcinków, więc znamy je po prostu na wylot. I ja wiem, że druga dziura, stary, jest tutaj. Tam. Na kibelek. Tak, na kibel. Tutaj był dawniej jakiś kibel. O kurde, patrz! O nie, muszę wsadzić rękę do kibla! Myślę, że ci pogryzie. Herbatka jest, lecz wrzątku brak. Po następną zagadkę zapraszam do sąsiada na dach. Kurde, sąsiad złodziej coś trzyma. Coś na pewno sąsiad złodziej nakradł i ukrył. Zobaczymy zaraz, co sąsiad ma. Dobra, jesteśmy na dachu. Gdzie może być zagadka? Ja bym obstawiał... Ja bym tutaj ją włożył, gdybym ja ukrywał. Aczkolwiek no... Nie ukrywałem. Meskitu, wszędzie w takim czymś można pochować koperty. Nie wiadomo, gdzie je dał. Nie wiem, schował. Ej, ta jest trudna, mamy całe piętro do przeszukania. Czy ta herbatka to jest jakaś podpowiedź? Nie wiem. Kamerzysta nam nic nie mówi, bo takie są zasady, że nie może nam nic powiedzieć. Więc no, chwilę poszukamy tego pewnie. O, skubane. O! Co? Skubany! O kurde! Ale byliśmy blisko od prawdy. Jaka kryjówka, Beskitu, ja tutaj szukałem, powinienem był znaleźć już. No właśnie, bo ty szukałeś tam. Wszedłem na górę, lecz trzeba iść w dół. Drewniane wieko skrzyni skrywa tajemnicę. Mamy skrzynię w tym domu? Drewniane wieko jest w tym pokoju z dziurą. Nie. Nie. Ja bym poszedł... Mam wrażenie, że to piwnica. Nie było nic z piwnicy, a to jest tak. Oczywiste miejsce. Bardzo oczywiste miejsce. Ja widzę pana za kamerą, że się uśmiecha. Uśmiechał się, no, skubany. Ej! Ty jesteś tu? Sam? Stary, no zobacz! To nie jest drewniane wieko? To są drzwi! Ale pewnie tak, no o to chodzi pewnie. Stary! Znalazłem! Tak? Ale ukryte, że nie dało się tego znaleźć, jak wchodziliśmy na górę. Aaa. O kurde. Spryciarz. Cześć, to stanę na drzwiach, żeby ci pomóc. Kolejna piniata ukryta pod drzwiami. Na ciasto dyniowe zapraszam cię. Znajdziesz je idąc schodami w górę, a nie w dół, patrząc się. To musi być gdzieś na tym piętrze w takim razie. Tutaj nie ma żadnego ciasta dyniowego. Pokaż tą zagadkę. Musimy iść schodami. Musimy iść schodami, patrząc się w górę. Tak. Czy jest gdzieś na suficie? Ej, czekaj. Stary, myślę, że trzeba iść do piwnicy.
piwnicy na ścianie, gdzieś będzie wisiało. Schodami, a schodami w górę, a nie w dół patrząc się, a nie że schodami iść w górę. No tak. Nie strzeliłem. Dobra. Panie przodem. Zostawmy kolejną pieniądze tutaj. W ogóle wiem po co są te bumerangi. Stary, bumerangami potem będziemy rzucać w te piniaty. Uwaga, co tutaj będzie? Ej, widzę ślady. Widzę jakieś bibułki. Obstawiam, że to jest od kolejnej piniaty. W górę, a nie w dół patrząc się. Może to jest w piwnicy. Patrzysz w górę? O Jezu, jakie gniazdo. To pomieszczenie przyprawia mnie o depresję. No tutaj jest dosyć strasznie. I nie ma tutaj kolejnej piniaty. Byłeś tutaj? Nie. No niestety nie mogę jej znaleźć. Jeszcze raz trzeba wejść tam, aby sprawdzić. Stary, ale jakim cudem, skoro to są piniaty, jak my możemy nie zobaczyć piniaty całej? Przez całe to szukanie nie zobaczyliśmy piniaty, która jest ukryta. W sensie, bo to są piniaty wszystkie, które mieliśmy wcześniej w domu i daliśmy je kamerzyście. Tam było, że na ciasto dyniowe nas zaprasza, a mieliśmy wielką... wielką piniatę dyni i ja szukałem dyni, a nie kolejnej właśnie ten... kartki. W dziurze mieszka olbrzymi kret na her... Co za frajer. I to jest nie, na ciasto dyniowe. Czemu ciasto? Bo piniata dyni to jest, tak, stary. Tak, tak. To jest piniata dyni, którą mieliśmy ukryta. Nie patrząc w dół, tylko idąc w górę, tak? Idąc tak. W górę, nie patrząc w dół, to tak, trzeba iść na górę pewnie jakoś. Ja, kurde, to musi być w tych pomieszczeniach chyba, wiesz? Schowane. Też myślę, że jest gdzieś zawieszona. Ale to była fajna. Schodami w górę, a nie... Przeczytamy. I schodami. A może za domem są schody? O kurde, przecież są schody na tym niby tarasie kolejnym. No. No tutaj są jeszcze schody, ale na nich także nic nie ma. No shit. Dobra, pytamy się o ciepło i zimno kamerzysty. Kamerzysta, czy byliśmy chociaż raz ciepło przez ten cały czas? Byliśmy przy tym? Co? Ale to jest ogromna piniata! Byliśmy przy tym. Ja pierniczę, byliśmy ciepło. Ciekawe, czy kamera to zobaczyła po drodze? A, dobra. Ernest, sprawdź pod schodami tutaj. Jak to? Pod tymi. Teraz mi to spadło jak szedłem. Nie. Co? Chyba ostatnia rzecz, o której bym pomyślał akurat. Jesteśmy blisko? Nie jesteśmy blisko, więc złazimy. One eternity later. Ja myślę, że chodzi o dynię, no bo ciasto dyniowe, mieliśmy wielką piniatę dyni. Tak, ale jest na ciasto dyniowe zapraszam cię. No dobra, no w sumie musi być ciasto dyniowe, jeżeli zaprasza na ciasto dyniowe, to musi być. Znajdziesz je idąc, musisz tam pójść, schodami w górę, a nie w dół patrząc się. No ale chodziliśmy schodami 10 razy już. Schodami w górę, a nie w dół patrząc się. Wiesz, dobrze, że w filmie nie wrzuciłem tego, w sensie nie nagrał, jak chowa te rzeczy, bo widzowie by wiedzieli wtedy, gdzie jest ta piniata i by nas uznali pewnie za debili największych, bo jest w jakimś oczywistym miejscu. Tak, 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 to jest sprytne akurat. Jestem pewien. Czekaj, a co on mówił na początku? To jest zagadka, którą nawet idiota by rozwiązał. Jesteśmy idiotami. Właśnie nie chciałem się o to pytać, ale jednak przegraliśmy trochę. Schodami w górę, a nie w dół patrząc się. Może... Nie ma schodów, właśnie byłem w środku. Nie ma dyni ani schodów. Ale już tam byliśmy. W sensie, bo ja widziałem, że on gdzieś tam chodził. Ewidentnie. Nie, ja myślę, że to jest... Ale to jest oszustwo. Czemu? No bo nie mogliśmy podglądać. A, ty widziałeś to. No ja widziałem, że on gdzieś... Lis! Lis! Ja pierniczę. A mówiłem, że nie ma dyni, tylko może być list właśnie. Jaka jazda! Nie, to nie ten list. To nie ten list. Nie otwieraj, Ernest. Co? Zostaw to, odłóż na miejsce, to nie ten list. Tak, mam to odłożyć? A nie, mamy iść z tobą, z tym listem.
Aha, o Jezu, sorry. Tutaj? Skubany jak nas załatwia cały czas. O stary! Schodami w górę, a nie w dół patrząc się. To jest na górze, na dachu, faktycznie. I nie ma pieniędzy. Mamy już następny list w ogóle. Skoro w budynku wszystkie schody już znasz, kolejną zagadkę w kącie bez ścian masz. To jest ta, którą znaleźliśmy tak, przypadkowo. Ja pierniczę. Na ciasto dyniowe naszła cię chęć. Ruszaj na pole, tam rosną se. Na polu jest, stary. Tam jest pole, tam jest pole. To śmiesznie, to byśmy poszli prosto, nie zobaczyli listu, byśmy rozkminili dynię. Tak, i byśmy byli myśleli, że to już jest koniec, bo byśmy nie wiedzieli, że są jeszcze listy. Czyli byśmy trzy zagadki aż ominęli. Czyli to nie jest ciasto dyniowe, musimy zebrać dynię, żeby sobie zrobić ciasto dyniowe. Ja nie widziałem, że tu jest taki ten, że to jest podniesione pole. Ja to... widziałem. Czyli to jest za tym schowane. Jeju. Z lewej listy. Jest! Ja pierniczę, ciężko. Zobaczmy, jak się to bumerangiem, zanim to weźmiemy. O kurde. Powodzenia, synu! Patrz na to. O fuck, uciekamy. Teraz możemy w końcu przejść do naszego ciasta dyniowego, zobaczyć, co tutaj jest właściwie. O kurde. Ale to nie jest ciasto dyniowe, to jest kłamstwo. Ja się głodny zrobiłem. Ostatnia kartka. Pewnie. Znaczy, chyba ostatnia obstawiam. Daj pójść. Poszukiwania na dziś koniec. Już przyszła ta chwila. Ciasto nie ma. Ciasta nie mam, zapraszam na grilla. A dobra, zwracam stary, honor. Mięcho! Pamiętasz, grill robiliśmy już raz na ruinach, na samym dachu. Nawet z live na Instagramie. Więc o to w tym wszystkim chodziło. Mieliśmy znaleźć piniaty, żeby wiedzieć, że. Stary, w piniatach wiadomo co jest. Słodycze na deser po grillu. Dobra, lecimy na górę. Dobra, Łukasz, kto pierwszy rzuca? Papier, kamień, nożyce. Trzy, cztery. Za każdym razem. Ostatnio graliśmy z Łukaszem, to jest taka ciekawostka, do jakichś 50 razy, z czego wygrałem 45 razy papier, kamień, nożyce. Niesamowite. Głupi ma zawsze szczęście. A potem graliśmy, że przegrywam i też wtedy za każdym razem przegrywałem, kiedy chciałem. To nie znaczy, że NS jest tak dobry, tylko że ja mu daję tyle fory. Tak. Dobra. Ej, ciekawe, jak się tym rzuca w ogóle. Ludzie wrócić. Dawaj, twoje kolej. Ej, ale fajnie. O kurde! Gdyby mu jeszcze wrócił, nie? Tą samą piniatę po trzy? O! Rykoszetem, ale by było. Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować i bardzo przeprosić Ernesta za to, że 3 tygodnie szedł mu bumerang. Ja wyrzuciłem go w ten sposób. On jest tam na drzewie. Dobra, to ja wykorzystam ten moment i rzucę moim bumerangiem. O! Przeciąłem ten! Przeciąłem gałąź, na której była. Zobaczmy, co jest w środku. Mam to na kamerze! Zamykam oczy, Łukasz to zakręci, ja mam dzisiaj urodziny. To weź, otwórz oczy i stań tyłem do piniaty. Proszę, jest łatwo. Okej, okay, jesteś? No. 3, 2, 1, kręć się. I weź tego kija, bo mi przywalisz. Kręć się, kręć się, kręć się. Stop i w drugą, kręć się. Ale wiesz, że musisz kręć się. Zmieniać stronę. Bo wiem, o kurde, ej, czekaj. No co? Tak, uwalona, co? Chodź, nie, bo ja stary zaraz ten. Ostatnia. Kręć się na kiku, zawsze się kręcisz na kiku. Stary, ale o, zaraz dziadku, się zżygam, serio. Lecimy! Nie, ja... Ale idzie zabawa! O matko, no weź, zostaw mnie! Nie, stary, nie mogę już. Teraz. Drugą stronę. Tu, gdzieś? No. Nie, po lewo, w lewo? Tak, walnij jak najmocniej możesz. No kurde, żartowałem. Tutaj, no, do przodu. Czekaj, do przodu, no i walnij. Mocno! O! O! Łukasz, nie zabieraj tej piniaty. No nie zabieram. O! O! Sukcy! Dobrze! Ej, Łukasz, wywaliliśmy wszystkie cukierki. O, fuck! Cukierki!
Więc teraz przechodzimy do grilla. Dobra, mamy już grilla, teraz pora go tylko rozpalić, ale wiatr w ogóle. Nie taki nie do nagrywania. Dobra, my już wszystko nagraliśmy. Pora zakończyć ten odcinek, tak jak zakończyliśmy właśnie jedzenie naszego grilla. Mam nadzieję, że sam odcinek wam się podobał, ludziska. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, zostawiać łapki w górę. I aby zobaczyć oczywiście studio Tymbark, macie je w prawym górnym rogu. Więc ja się z wami żegnam, to było na tyle, na razie.